Pierwszy dzień października zachęcał mieszkańców gminy Kolbudy do popołudniowego wyjścia z domu nie tylko piękną jesienną aurą, ale i zaproszeniem ze strony animatorów kultury, którzy zorganizowali z myślą o dojrzałej części tej społeczności koncert piosenek z repertuaru niezapomnianych artystek Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Ten wyjątkowy bukiet przepięknych utworów roztoczyła przed liczną kolbudzką widownią Anna Żebrowska, z którą na kilkanaście minut przed występem przeprowadziliśmy krótką rozmowę. Jestem z urodzenia duszniczanką, a z zamieszkania wrocławianką. Pasjonuję się muzyką, śpiewem i to jest moje hobby, moja wielka pasja, którą realizuję już od wielu, wielu lat, od 1991 roku konkretnie. Przyjechałam do Kolbud z koncertem piosenek Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar, dwóch wspaniałych piosenkarek, które osobiście nazywam motylami polskiej sceny, ponieważ Anna Jantar, której nazwisko panieńskie brzmiało Schmetterling, po niemiecku motyl, to właśnie taka delikatna, słoneczna, subtelna dziewczyna, a Irena Jarocka śpiewała piosenkę Motylem jestem, zresztą sama o sobie też trochę mówiła, że jest takim wrażliwym motylem. To nie są jedyne piosenki, które oczywiście wykonuję, ponieważ pasjonuje mnie w ogóle muzyka lat 60., 70. i 80. No myślę, że to była bardzo ponadczasowa muzyka, która miała fantastyczne melodie, która miała wspaniałe, mówiące zawsze o czymś teksty. Zajmowali się oczywiście pisaniem zarówno kompozytorzy, jak i autorzy tekstów, a więc profesjonaliści. Czego mi brakuje troszeczkę dzisiaj właśnie, w tej dzisiejszej muzyce. A piosenki właśnie tamtych lat, ponieważ mają tę treść, którą ja osobiście odbieram bardzo tutaj głęboko w serduszku, dlatego też uwielbiam je śpiewać. Motylem jestem, na na na, motylem jestem, pofrunek cię nie byłam jeszcze, zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem, na 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 na, motylem jestem. Dzień minął już, a pragnę jeszcze siąść tu i tam, motylem jestem. Jak motyle, jak motyle, zlećmy jeszcze bądź na chwilę górem, aż pod niebo, tam gdzie przed. Organizatorzy wielu koncertów, wielu imprez muzycznych na terenie Polski bardzo chętnie zapraszają mnie z tymi koncertami, ponieważ myślę sobie, że troszkę mało dzisiaj robi się dla seniorów, dla osób, które pamiętają tamte lata, które przecież nadal tych piosenek lubią słuchać, nie tylko w radiach, nie tylko w telewizji, ale myślę, że również na koncertach, na żywo chciałyby posłuchać tych piosenek. Więc mogę powiedzieć, że chyba troszkę wypełniam taką lukę właśnie śpiewając piosenki tych dziewczyn, bo tak mogę powiedzieć. Jest to na pewno dla mnie wielka radość, kiedy przyjeżdżam do danego miejsca i jest pełna sala, jest zawsze pełna frekwencja. To jest niesamowite dla mnie, ponieważ ja z jednej strony oczywiście wiem, że te piosenki mają absolutnie serca słuchaczy i wiem, że słuchacze zawsze chętnie na te koncerty przychodzą, bo chcą posłuchać tego, co daje im powrót do wspomnień, powrót do sentymentów. Żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać, wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Chociaż ja oczywiście nie staram się absolutnie, że tak powiem, być kopią czyjąkolwiek. Śpiewam zawsze przez siebie i myślę sobie, że chyba słuchacze
to wyczuwają, ponieważ zawsze bardzo serdecznie jestem przyjmowana. Te piosenki są zawsze śpiewane churalnie, wręcz mogłabym powiedzieć. Nawet czasem żartuję, kiedy śpiewam piosenkę Moje jedyne marzenie z repertuaru Anny Jantar, czyli popularnie znana jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. Czasem żartuję, że ja właściwie mogę sobie na te 3 minuty zejść ze sceny, ponieważ publiczność od początku do końca tę piosenkę zna i zwykle śpiewa. Myślę sobie, że z repertuaru, który wykonuję scenicznie, bo jakby o tym w tej chwili mówimy, na pewno jest jedna piosenka Ireny Jarockiej, którą darzę szczególnym sentymentem. To jest utwór W świetle nocy, w mroku dnia. Jest to taka nostalgiczna ballada. Ja sama jestem raczej osobą właśnie nostalgiczną, osobą, która bardzo lubi sentymenty, bardzo lubi raczej jestem raczej staromodną osobą. W związku z tym zdecydowanie kieruję się w stronę muzyki głębszej, w stronę muzyki z pewną treścią, może nawet czasem poetyckiej. I właśnie W świetle nocy, w mroku dnia to taki utwór, który bardzo głęboko do mnie przemawia. Z repertuaru z kolei Anny Jantar piosenka Mamy dla siebie siebie. Z tym, że nie wykonuję jej na wszystkich koncertach, ale na koncertach z pianistą, ponieważ również mam taki koncert przygotowany właśnie Stowarzyszeniem Pianisty. I tam nie wyobrażałam sobie, aby ta piosenka się nie znalazła. To zresztą utwór, do którego tekst napisał Janusz Kondratowicz, który przecież z Anną Jantar i Jarosławem Kukulskim przyjaźnił się. Także oczywiście, że w każdym z tych repertuarów są piosenki, które szczególnie lubię, ale powiem szczerze, że właściwie każdy z tych utworów wykonuje zawsze bez rutyny, zawsze tak, jakbym go wykonywała po raz pierwszy. I zawsze z tą samą radością, z tym samym przekazem. Ja kupuję sobie wzroki i słucham Bacha. Nie ja powoli w drzwiach przekręcam klucz, wciąż tak nieśmiała. Czego można mi życzyć? Myślę, że byłoby miło, gdybym mogła jak najdłużej spełniać się w swojej wielkiej pasji, więc można życzyć mi wielu koncertów, wielu jeszcze piosenek do wyśpiewania i zbieram również swój repertuar. Gromadzę również piosenki, które chciałabym włączyć do koncertów, ale które byłyby właśnie piosenkami bardziej autorskimi, natomiast absolutnie w stylu tamtych lat. Więc myślę, że trzeba mi życzyć także szczęścia do ludzi, szczęścia do współpracy z utalentowanymi autorami tekstów, z utalentowanymi kompozytorami, którzy będą mogli napisać mi piosenki,
które będą fantastycznie komponować się z tym, co śpiewam na co dzień. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg, wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam.